Dzisiaj Lin coś dla was gotuje. Zaraz dowiemy się co. What are you cooking? Dobrze, więc dzisiaj przygotujemy razem hot pot. Chodźcie ze mną i pokażę wam, co to jest hot pot. Najpierw zetniemy trochę zieleniny z naszego balkonu. To jest wodny szpinak, czyli jedno z głównych zieleni rosnących w Wietnamie. Kupiliśmy trochę nasion w bułce kosowskiej i wysialiśmy to w doniczkach na balkonie. W ciągu około 3-4 tygodni urosły nam duże gotowe roślinki. A tutaj wysialiśmy kapustę pak choi. Takie młode listki, jak teraz już wyrastają, można spokojnie zjadać i wykorzystać. Będą nawet smaczniejsze niż te starsze. Liście oczywiście musimy umyć. Na hot pot składają się trzy elementy. Pierwszy to bulion, wywar. Drugi, treść właściwa, którą zobaczycie niedługo. I trzecia malutka, sosiki do mięs i owoców morza. Teraz zajmiemy się pierwszą częścią, czyli przygotowaniem bulionu. Potrzebujemy trzech pomidorków, jednej cebuli i korzenia imbiru. A z tych bardziej egzotycznych rzeczy mamy tutaj kilka przypraw z Wietnamu i już wam pokażę, co to jest. Pierwszy, olej sezamowy. To dostaniecie praktycznie na każdym regale z kuchnią azjatycką, w każdym supermarkecie. Tutaj mamy pastę krewetkową z chili i czosnkiem, satę tom ngon. Jak wpiszecie w Google satę tom ngon, no to wam wyskoczą na pewno sklepy, gdzie można to kupić. Kosztuje to około 6 zł. Dam wam na dole nawet linka do jakiegoś sklepu, który znajdę, gdzie można to kupić. Kolejna rzecz, czyli mieszanka soli morskiej i umami. Albo możecie to zamówić przez internet, za 3 zł taka paczuszka. Też wam umieszczę linka na dole. Albo możecie po prostu zmieszać 75% soli morskiej i 25% umami. I ostatnia z przypraw, którą potrzebujemy, to taki wietnamski odpowiednik ziarenek smaku. Możecie albo pójść na, nie wiem, Bakalarską w Warszawie, do Wólki Kosowskiej pojechać, albo też znaleźć to i zamówić przez internet. I teraz, jeżeli nie chcecie tego kupować, no to myślę, że jeśli użyjecie polskich ziarenek smaku, to też będzie ok. To jest taka mieszanka umami, soli i tam kilku różnych przypraw. Na 2 litry wywaru, który przygotowujemy, będziemy potrzebować łyżkę stołową wietnamskich ziarenek smaku i 2 łyżeczki boń, kat i jod, czyli mieszaniny soli morskiej i umami. Oprócz wszystkich pokazanych składników mamy jeszcze kość wieprzową, która gotuje się pomalutku w wodzie. Kość powinna gotować się około godziny. W tym czasie 2 pomidory kroimy na 8. A jednego pomidora siekamy na kosteczkę. Cebulę kroimy na pół. Połówkę kroimy na malutkie piórka, a drugą połówkę na 4-5 części. Po godzinie gotowania mięsa. Patelnię skraplamy olejem sezamowym. Na patelnię wrzucamy pół cebuli pokrojone w piórka i smażymy. I dodajemy jednego posiekanego pomidora. Teraz dodajemy te wietnamskie przyprawy, które wam pokazywałem.
lider zrobi się miękki. Tak wygląda to już usmażone prawidłowo. Taka troszeczkę pasta. Z wody wyciągamy odgotowaną kość. Odpot klasycznie spożywa się w ten sposób, że na środku stołu, pomiędzy uczestnikami uczty, stoi pot, czyli tak zwany garnek, który cały czas się gotuje. I w tym celu albo możecie użyć takiego urządzonka do gotowania na parze i tutaj nalać wody. Możecie wziąć też zwykłą kuchenkę turystyczną na przykład, położyć ją na stole i na to dać zwykły garnek. Tutaj możliwości zastąpienia tego garnuszka jest wiele. Teraz wlewamy ten wywar z ugotowanej kości do garnka. Garnek jest w pojemności około 2 litrów. Do garnka dodajemy to, co właśnie usmażyliśmy na patelni. Tak, nic nie może się zmarnować. I mieszamy. Teraz dodamy do środka pastę krewetkową. Jedna bardzo czubata łyżeczka. Gdybym mówił, że jeżeli nie chcecie mocno ostrego, to dodajcie tylko jedną. Nie czubę. Próba smaku. W tym momencie, jeżeli macie kuchenkę gazową, to ją rozpalacie. Jeżeli macie takie urządzonko, to podłączacie je do prądu i zaczynamy gotować bulion. Jeżeli chcecie, to śmiało możecie do 2 litrów dodać tutaj wody. I teraz wrzucamy 2 pokrojone pomidory i pół cebuli w większych kawałkach. Teraz czekamy, aż to się zagotuje i można rozpoczynać konsumpcję. I dodajemy też tutaj tofu od razu do środka. Jeszcze przed zagotowaniem można już wrzucić troszeczkę kawałków, żeby od razu było coś do jedzenia, jak tylko się podgrzeje. No dobrze, więc mamy już tutaj przygotowany nasz wywar, który przed chwilą widzieliście, jak zrobić. A tutaj na stole znajduje się treść właściwa. Tak właściwie treść właściwa zostawia nam gigantyczne pole do improwizacji i wprowadzania zmian. To, co tutaj widzicie, to jest hotpot przygotowany dla mnie i Lin, czyli taki dosyć minimalistyczny hotpot. My przygotowaliśmy tutaj jako zieleninę kapustę pak choi i wodny szpinak. Możecie to zastąpić albo dodać zwykłą kapustą pekińską. Niektórzy dodają też sałatę. Można dodać zwykły szpinak zamiast tego. Tutaj mamy pokrojone kalmary mrożone. Wiadomo, że jeżeli byłyby świeże, byłyby lepsze. Kalmary można zastąpić świeżą rybą, na przykład jesiotr świetnie się sprawdza. Można użyć łososia w kawałkach, można użyć też świeżych krewetek. Mamy tutaj grzyby, jest to boczniak ostrygowaty. Zamiast niego na przykład grzyby shiitake też się świetnie sprawdzą, czy jakiekolwiek azjatyckie też będą świetne. W ostateczności pieczarki, ale ich nie polecam. Tutaj z kolei mamy mięsko z imbirem do góry. Jest to mięsko wołowe z łaty pokrojone. Tutaj możemy użyć nawet polędwiczki pokrojonej cieniutko. Carpaccio też się sprawdzi. Można użyć wieprzowiny, można użyć nawet drobiu. Więc tak jak mówiłem, pole do popisu jest gigantyczne. Oprócz tego mamy tutaj serek tofu, który będziemy używać. Robimy tutaj tofu własnoręcznie. Przepis możecie znaleźć u nas na blogu. I patrzcie, jak w trakcie wyciskania się to rozpryskało wszystko. Oprócz tego
często wykorzystuje się jeszcze kukurydzę pokrojoną w takie kawałeczki i również je się gotuje w środku. Z innych rzeczy, które możecie dodać, to na przykład groszek cukrowy, możecie dodać fasolę, możecie dodać taro, możecie dodać ziemniaka. Możecie do środka dodać nawet kalarepę, jeżeli chcecie. No i na stole mamy również sosik. Jest to tradycyjny sosik wietnamski, który wykorzystuje się w Wietnamie. Jak się go robi? Patrzcie teraz. Do chili dodajemy soli morskiej zmieszanej z umami i skraplamy to wyciśniętym sokiem z limonki. W tym będzie wymaczać wołowinę i grzyby, i jak ktoś chce, to też kapustę i inne dodatki. No i odnośnie hot pota widzicie na stole. Cała rodzinka normalnie siada sobie wokół. Na środku jest ogień malutki albo właśnie garnek, który się tak grzeje i daje to ciepło. Dlatego w Chinach czy Wietnamie hot pot je się właśnie zazwyczaj w zimnych okresach, późną jesienią czy zimą. W Wietnamie domy są nieogrzewane, więc fajnie tak sobie posiedzieć rodzinnie przy źródle takiego ciepełka. A teraz pokażemy Wam, jak się to je. Kiedy hot pot zaczyna bulgotać, znaczy, że jest gotowy. Możemy zacząć wkładać do środka dodatki, które przygotowaliśmy. Grzyby trzeba gotować około 3 do 5 minut. A ten hot pot zawsze wydaje mi się takim daniem bardziej dla kobiet do przygotowania, bo trzeba mieć tutaj troszeczkę intuicji i wyczuwać, kiedy różne składniki są już zagotowane i gotowe do spożycia. Wołowinkę tylko chwilkę gotujemy. Teraz kawałeczek takiego mięska maczamy sobie w tym sosiku i konsumujemy. How is the meat? Teraz pora na kalmara. How long to cook, sweet? 3 minutes. Shrimp on salt. Shrimp? It's not cold, I mean it. You need to see when it's, the shrimp is, how to call it? Ready? Flour up. Czyli kalmara gotują jakieś 3 minuty, ale jakbyście mieli świeże krewetki, to trzeba czekać, aż wypłyną na wierzch i to znaczy, że są gotowe. Ten spinach and cabbage, how long? Really, we don't count by minutes. You just see by eyes when it's ready to eat. Okay. No to już kapuchę i sałatę musicie wyczuć, po jakim czasie można jeść. Nawet jak zjecie surową, to nic się nie stanie. Wszystko zaczyna już być ładnie ugotowane w środku, więc możemy przejść do konsumpcji. W Wietnamie tak się wszystko je, że obojętnie czy coś jest na talerzach czy w środku, zawsze najpierw wybieracie to i wsadzacie sobie do miski, zanim wsadzicie do ust. Tutaj widzę, że mamy tofu. O, tutaj. Ugotowany szpinak wodny. Co tu jeszcze mamy do wyławiania? Czuję się jak na rybach trochę. Zawsze są jakieś łupy do upolowania. Mamy tutaj boczniaka i gdzieś tu chyba był kalmar. Where I can find the squid. I kawałeczek kalmara też mamy. I teraz tofu poczekam, aż ostygnie. No i patrzcie, bierzecie sobie tą wołowinkę, maczacie tutaj w tej soli z chili. Ale męciusia. Kalmar. Tak samo można użyć sosiku. Kalmar już nie tak pyszny jak wołowinka, ale również dobry.
No i niektórzy jedzą już grzybki, owoce bez maczania w sosie, ale ja wszystko lubię troszeczkę przysolić. Ten szpinak wodny jest fajny, bo w środku łodyżki ma takie dziurki, w które wchodzi ten wywar, więc jest taki soczysty i pełny smaku przez to. To słuchajcie, macie już pomysł na niedzielne danie z rodzinką albo znajomymi. My was chyba zostawiamy i przechodzimy do konsumpcji. I do zobaczenia przy następnym przepisie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, skomentujcie i zasubskrybujcie. Czym indian?